obecnie zapraszam animal pastora, który przyjechał do nas z Berlina, Tomasza Jeszkę. Serdecznie witamy. Zapraszamy tutaj. I będzie Pan mówił o postawie Kościoła chrześcijańskiego wobec zwierząt w przeszłości i współcześnie. Oddaję Panu głos. Z zaciekawieniem wysłucham. Okej. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja myślę, że zacznę od ustawienia pewnej sprawy, która dla mnie jest ważna. Otóż, żeby Państwa nie rozczarować, mnie nie zestresować, ja nie uważam się za naukowca, natomiast jestem duszpasterzem. Jeżeli się zajmuję nauką, to po to, żeby potem wiedzieć, co robię i dlaczego to robię. Moją salą uniwersytecką nie są sale wykładowe uniwersytetów, tylko ulica, schroniska, szpitale zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, ludzie w domach, którzy cierpią, bo odchodzą ich zwierzaki, ukochane zwierzaki. Dlatego ten wykład może troszeczkę odbiegać od standardu, dlatego chciałem uprzedzić. I też jako duszpasterz zacznę może też nietypowo, mianowicie od chwili milczenia, do którego bym wszystkich chciał zachęcić. Ten dzień dzisiejszy jest dla mnie z jednej strony ważny i bardzo radosny, że mogę tu być. Z drugiej strony 21 czerwca, Julin, Chiny, rozpoczyna się festiwal, to nazwali, żeby było śmieszniej. A śmiesznie w ogóle nie jest tragicznie. Gdzie będzie się męczyło i zjadało ciała psów. Wszyscy euforycznie siedzą i przyklaskują mundialowi, cieszą się, skaczą, piją piwo, co by nie robili. Zapominają troszeczkę, że w tym momencie, kiedy tak się cieszą, wszystkich ogarnia szał radości, znaczy Polaków od wtorku może mniej. Za tym kryje się znów cierpienie. To nie po raz pierwszy. Eksterminowane są psy w Rosji, są spychane z ulic, są likwidowane, żeby nie popsuć klimatu. I dlatego bardzo proszę, to nie musi być minuta, bo to nie o zegarki chodzi, ale o chwilę wejścia w siebie, pomyślenia o tych istotach, które sobie absolutnie na to nie zasłużyły. Nie byłbym sobą, nie byłbym duszpasterzem ludzi, zwierząt, gdybym tak nie zaczął. Ukłon w stronę Senatu Uniwersytetu, Komitetu Organizacyjnego, łącznie z Marcinem, bo byliśmy w kontakcie, że pozwolił na wejście zwierząt. Ja mam dosyć mówienia o nich bez nich. Ja chcę, żeby one były zintegrowane na ile się da, na ile im z tym też dobrze, a nie spychane na margines. Ja całe prawie moje życie pracuję z marginesem. Za chwilę o tym powiem, bo musiałbym się trochę chociaż przedstawić. Jestem uważany za egzotę troszeczkę. Więc tym bardziej pewnie dobrze będzie, jak pewne rzeczy wyjaśnię. Mikrofon sobie podniosę, bo za chwilę mi szyja będzie boleć. Mianowicie, ukończyłem studia tutaj właśnie w Krakowie, na Papieskiej Akademii Teologicznej, czyli jestem teologiem i filozofem chrześcijańskim, magistrem, jakby ktoś chciał. Ukończyłem studia pedagogiki religijnej na Uniwersytecie w Wiedniu. I ukończyłem studia mediacji i coachingu na Wyższej Pedagogicznej Szkole w Wiedniu w Strebelstow, tam gdzie studiowałem. To takie moje przygotowanie fachowe do tego, co powiem, o czym jestem absolutnie przekonany, za co jedni mnie bardzo kochają i cenią, a inni próbują wyeliminować. Jestem duszpasterzem ludzi i zwierząt. I jak mi to Niemcy uświadamiali, nawet nie w Berlinie, nie ma drugiego takiego w Europie, w sektorze katolickim na pewno. Mówię o protestantach, którzy mają taką wizję kościoła katolickiego. I pewnie mają rację, bo kościołowi katolickiemu to, co robię, absolutnie nie pasuje.
Ja uważam, że zwierzęta mają duszę. Dlatego nie robię różnicy w moim duszpasterstwie między zwierzętami a ludźmi. Ja dzisiaj przed południem, zanim do Państwa przyszedłem, przyjechałem z Szymonem, byłem w szpitalu dla małych kotków. Tam je błogosławiłem kilka godzin temu. Po południu dane mi będzie spotkać się z osobą bardzo chorą, sparaliżowaną, z tego co wiem, leżącą nieruchomo w łóżku. I ją tak samo będę błogosławił. Ja nie robię żadnej różnicy między jednym a drugim, bo nie widzę jej. Mówiłem to nieraz już w wywiadach, w książce, w której o tym też pisałem. Jak boli, to boli. Czy ma się 5 lat, czy ma się 95 lat, czy ma się nogi, czy ma się płetwy, czy ma się skrzydła. Jak boli, to boli. Cierpienie nie rozróżnia. I dlatego jestem absolutnie o tym przekonany, że one mają duszę. Kilka dni temu miałem wywiad z Radiem Kraków, jeszcze będąc w Berlinie, przez telefon, zanim tutaj przyjechałem. I po tym wywiadzie pewna pani na Facebooku napisała mi, a ten pan to czyją, że tak powiem, mocą jakiego prawa błogosławi. Otóż błogosławi ten pan taką samą mocą, jaką każdy ksiądz może błogosławić, łącznie z biskupem, bo podstawowe święcenia biskupa to są święcenia kapłańskie, papież. To jest dokładnie to samo błogosławieństwo. Mam ze sobą stułę, którą w świecie katolickim nikt z was już więcej pewnie nie znajdzie. To jest stuła zrobiona przez ludzi kochających zwierzęta, przez Szymona i Basię w jej pracowni Faron w Krakowie właśnie tutaj. Nie tylko, że z ekologicznych materiałów, co mogło być hitem jeszcze na dzień dzisiejszy, ale robiona z miłością i z myślą o zwierzętach. Takiej stuły w świecie katolickim trudno będzie znaleźć. Pewnie dlatego jestem uważany za jednego z niewielu, jak nie jedynego w Europie duszpasterza ludzi i zwierząt. Dlatego odpowiadając tej pani, odpowiadając wszystkim, którzy być może zastanawiają się, no, czy ten gość ma prawo mówić, ma prawo robić, co robi i co mówi, chciałem pokazać tę stułę, a potem przejdę od razu do tematu. To jest właśnie ta stuła. I ta stuła jest tak samo ważna i ma takie same znaczenie, taki sam symbol jak każda inna stuła. Tyle, że nie znajdziecie na parafii katolickiej. Okej, o stule nie będę się rozpowiadał, natomiast wejdziemy do tematu. Chrześcijaństwo versus obrona praw zwierząt, wrogowie czy przyjaciele. Przepraszam, jak już powiedziałem versus, to mi się coś przypomniało. Wychodzę z założenia, że jeżeli są między wami poloniści, to może im się czasami przewrócić, jak zmajstruję niejedno zdanie. Może być tak, że czasownik wyskoczy nie na tym miejscu, na którym powinien wyskoczyć. Ja się chciałem usprawiedliwić po prostu, jeżeli ktoś będzie w stanie to przyjąć, to się cieszy. Jeżeli nie, to on z tym musi żyć, bo ja tego nie jestem w stanie przedstawić. Ponad 20 lat żyłem i pracowałem jako pedagog w Caritasowskim Ośrodku dla Dzieci Specjalnej Troski, Dzieci Autystycznych w Wiedniu. Jako pedagog, czyli musiałem gadać, więc musiałem się dobrze języka nauczyć. Później studiowałem na uniwersytecie, teraz pracuję w ośrodku kryzysowym dla dzieci i młodzieży trudnej, czyli z tak zwanego marginesu, też znowu niemiecki. Dyskusje, które ja prowadzę generalnie w Niemczech, w Austrii, prowadzę oczywiście w języku te fachowym, w języku niemieckim. I dlatego jak coś nie wyjdzie tak bardzo po polskiemu, to bardzo proszę zrozumieć. Nie jestem w stanie tego przedstawić, ale będę się starał. Chrześcijaństwo versus obrona praw zwierząt, wrogowie czy przyjaciele. Tu się muszę usprawiedliwić przed Uniwersytetem, Senatem, Marcinem. Znowu trochę wyszedłem poza ramy, to chyba taka moja generalnie już misja, żeby wychodzić poza ramy. Zmieniłem troszeczkę jak gdyby ten tytuł, który jest na planszach, na tablicach, ale o to tak naprawdę chodzi, żeby go wytłumaczyć. Z jednej strony mamy obrońców praw zwierząt, którzy mówią tak. Kościół coś tam gada o miłości do Pana Boga, w ogóle coś gada o miłości, mówi, że Bóg jest nieskończoną miłością, a ma zwierzęta i ich cierpienie gdzieś. Standardowe. Mam do czynienia z wieloma, naprawdę mam organizacjami prozwierzęcymi. Kościół odpowiada, okej, my mamy, że tak powiem, swoje prawo. Antropocentryzm nas obowiązuje. To znaczy, człowiek stoi w środku stworzenia, jest ukoronowaniem stworzenia. Zwierzęta dochodzą jakby do tego całego modelu.
Natomiast one nam niczego nie wprowadzają nowego. Podpierają się bardzo chętnie wielkim katechizmem, ostatnim katechizmem Kościoła katolickiego, który nasz rodak, nawiasem mówiąc, Jan Paweł II, jako podziękowanie Kościołowi teologii za 20 lat od Soboru Watykańskiego II zapoczątkował, a potem Benedykt XVI zrobił z tego, że tak powiem, formę, która dzisiaj istnieje. Ten katechizm jak gdyby to potwierdza. Mówi, że zwierzętami mamy prawo się posługiwać. Owszem, wprowadza tam pewien element etyczny, moralny, ale wychodzi z założenia, że my mamy prawo się nimi posługiwać. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział jak czapką, szalikiem, butami, wszystkim innym. Po prostu rzeczami. To jest ten problem. Ochrona praw zwierząt jest w takim razie dla Kościoła a. czymś absolutnie niewygodnym i niepotrzebnym, b. lekcją dodatkową, jak gdyby, tak jak szkolenia dodatkowe, że można pójść na jakieś doszkolenie się, można się jakimś tematem, hobby zająć, ale nie trzeba, tak zwane lekcje dodatkowe, czy c. faktycznie jednym z jego najważniejszych zadań. Kościół katolicki odpowiada, mamy prawo się nimi posługiwać, a więc temat się na tym kończy. Posługujemy się etycznie. Jak to Kościół rozumie, jest czasami przerażające, ale temat ucięty. Ja tego tematu nie uciąłem i dlatego dzisiaj z nim tutaj jestem. Tradycja chrześcijańska ma wiele takich bardzo pozytywnych wypowiedzi, obrazów, jeżeli chodzi o relacje człowieka i zwierzęcia. My najczęściej uciekamy do świętego Franciszka. Kościół bardzo chętnie to robi, do świętego Franciszka z Asyżu, bo on to tak mówił o zwierzętach jako braciach i siostrach. Ja go dzisiaj nie będę cytował z jednego powodu. Jego by trzeba najpierw jakby wyciągnąć z tej kliszy, w którą go Kościół wcisnął i pozwolić mu mówić. My wiemy, że są takie możliwości, że można kogoś tak zagłaskać, że nie ma już potem nic do powiedzenia. Nie przebije się, bo wrzucono go w pewną kliszę, z której on nie może wyjść. Zrobiono ze świętego Franciszka nie tyle porządnego, poważnego obrońcę praw zwierząt, co po prostu takiego troszeczkę miłego świętego, który po prostu je głaska, ale tak naprawdę nie ma żadnego programu. Natomiast takie tradycje w historii Kościoła są znane, kiedy podchodzi się do tematu już zupełnie na poważnie. Ojcowie Kościoła, jest historia Eusebiusza na przykład, znana historia Eusebiusza, historia Kościoła, w której się bardzo wyraźnie o tym mówi, że wielu apostołów nie spożywało mięsa, nie jadło mięsa ze względu na to, że nie było to kompatybilne z nauką Chrystusa. Dlatego właśnie z tego i wyłącznie powodu postanowiłem, że przytoczę świętego Hieronima. To żaden biedaczyna z Asyżu, to żaden marzyciel, to po prostu bardzo poważny święty Kościoła katolickiego, umiejscowiony w tradycji, który niejedno w Kościele katolickim, w chrześcijaństwie zwojował. Mianowicie to on jest tłumaczem na język łaciński z oryginałów, czyli Pisma Świętego, czyli z języków greckiego i hebrajskiego. Wulgata to jest jego dzieło. Święty Hieronim był erudytą. Był człowiekiem ascezy. W pewnym momencie powiedział, że nie można pogodzić spożywania mięsa, spożywania pokarmów mięsnych z chrześcijaństwem, z ideą chrześcijaństwa, że to się kłóci. Chrześcijanie nie mają prawa spożywać mięsa, dlatego zacytowałem go. On prowadził też polemikę, był obrońcą nauki Kościoła. W tym momencie stał twardo na stanowisku. Jedzenie mięsa zwierząt było nieznane do czasu potopu, jednak po potopie wepchnięto nam w usta strzępy zwierzęcego mięsa, jego cuchnące soki. Jezus Chrystus, który pojawił się, kiedy wypełniły się czasy, znowu połączył koniec z początkiem. Także nie mamy teraz pozwolenia, dodałem, bo inne tłumaczenia mówią, zostało nam zabronione na jedzenie mięsa zwierząt. Święty Hieronim, święty działający, żyjący w IV wieku. To bardzo poważna postać. Oczywiście tego fragmentu w Kościele katolickim nie usłyszy się, bo on będzie bardzo niewygodny. Wtedy trzeba by sobie zadać jeszcze inne pytania, a o to już zdecydowanie trudniej. Załóżmy na chwilę, przez chwilę, że Kościół katolicki, nie zajmując się obroną praw zwierząt, ma do tego prawo. Czyńcie sobie ziemią poddaną.
Tysiące, miliony razy słyszałem ten argument w dyskusjach na ten temat, ale w Piśmie Świętym jest napisane: czyńcie sobie ziemię podaną. Abstrahując od tego, że biorąc pod uwagę literaturę polską, od razu pomyślałem o balladzie Adama Mickiewicza Pani Twardowska. Hulaj dusza, piekła nie ma. Tam, gdzie chodzi o zawiązanie paktu z Mefisto. To tak jakby ktoś kogoś prowadził do domu i kazał mu robić, na co pozwolił mu robić, na co ma ochotę. Czyńcie sobie ziemię podaną. Róbcie z tą ziemią, na co macie ochotę. Ten argument jest argumentem absolutnie niepoważnym. Pismo Święte, mówił Pinchas Lapide, to taki żydowski religiolog i filozof, można czytać na dwa sposoby. Albo słowo w słowo, czyli tak jak leci, albo na poważnie. Przeczytanie czyńcie sobie ziemię poddaną i wykorzystywanie do własnych celów jest tak naprawdę zbrodnią przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko Biblii. Czyńcie sobie ziemię poddaną, powiedział Bóg, który, odsyłam do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, powołał człowieka jako ogrodnika. Czyli założył, że ogrodnik wie, co ma do zrobienia, bo jest ogrodnikiem. Jeżeli ogrodnik wchodzi do ogrodu, nie swojego ogrodu nawiasem mówiąc, wyciąga proce, strzela do ptaków, wyciąga strzelbę i strzela do zwierząt, to na pewno jednego nie robi, nie realizuje woli samego ogrodnika, czyli Pana Boga. Czyńcie sobie ziemię poddaną, czytając jak leci, jest po prostu przestępstwem, z którym ja jako teolog absolutnie nie dochodzę do ładu. Abstrahując od tego, że to zdanie jakby wyłączało całe bogactwo i całą głębię Biblii, która także i w Starym Testamencie przyznaje wiele praw zwierzętom. Jeżeli czytać to Pismo Święte tak jak leci i tak w nie wierzyć, to bardzo proszę. Trzy cytaty, wszystkie ze Starego Testamentu, z którymi chyba nikt z obecnych na sali się nie zgodzi. Niby, tak samo jak czyńcie sobie ziemię poddaną, autorstwa samego Pana Boga. Z Księgi Izajasza z 13 rozdziału, werset 16. Dzieci ich będą roztrzaskane, chodzi o wrogów oczywiście Żydów, w ich oczach ich domy będą splodrowane, a żony zgwałcone. Podpisałby się potem Pan Bóg? Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. To ja podkreśliłem w tym momencie. I w 16 werset, jeżeli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Pytam się, przepraszam, co zawiniło to zwierzę? Oboje będą ukarani śmiercią. Sami śmierć na siebie ściągnęli. I ostatni, dlatego teraz idź, mówi Pan Bóg, pobijesz Amaleka, to wrogowie narodu wybranego, i obłożysz klątwą wszystko, co jest, co jest ich własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież, dzieci, woły, owce, wielbłądy, osły. Dokładnie, jak to czytać? Gdyby to można było tak czytać, jak leci, to trzeba by zwolnić wszystkich tych teologów, którzy są opłacani za to, że zajmują się hermeneutyką biblijną. To jest nauka o kluczu do Biblii, jak rozumieć, czytać Biblię. Doskonała książka na ten temat, Klucz do Biblii Harringtona. Studiowałem ją tu w Krakowie właśnie, polecam każdemu. Aczkolwiek pewnie napisano tysiące innych rzeczy. Trzeba by zwolnić wszystkich tych, którzy zajmują się archeologią biblijną, bo po co? Wystarczy czytać jak leci. I to nie obowiązuje tylko Starego Testamentu. Pan Jezus namawiał do tego, że jeżeli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi. Jak sam był przed sądem i go uderzono w twarz, to powiedział, dlaczego mnie bijesz? Drugiego policzka nie nastawił. Pismo Święte, dziękuję za pytanie, trzeba czytać poważnie, tak jak proponował to Pinchas Lapide, a nie jak leci, bo wtedy dochodzi się do absolutnych absurdów. Nawet gdyby wziąć pod uwagę pierwsze rozdziały Pisma Świętego, gdzie jest przedstawiony obraz ziemi, to już się głowa przewraca. Bo nie jest ziemia żadną kulą, tylko jest płaską, półpłaską płaszczyzną z filarami, niebo u góry rozstawione jak baldachim i tak dalej, i tak zasobami wody i tak dalej. W Pismo Święte trzeba się wczytywać. Ja kocham Pismo Święte za to, że jeżeli chodzi o temat zwierząt, mówi o jednej szalenie ważnej rzeczy, zwłaszcza tradycja jachwistyczna, najstarsza tradycja, w której zostało Pismo Święte pisane, bo a propos jeszcze jak czytać, jak leci. My czytamy to tak jak gazetę czasami. Lecimy przez te wszystkie rozdziały, przez wszystkie strony. Proszę nie zapomnieć, Pismo Święte zostało redagowane wiekami.
zdania, które my czytamy w przeciągu 15 sekund, są oddalone kilkuset, no właśnie, niemiecki? W okresie wielkiego, tak, dziękuję, przedziału czasowego. Więc czytać jak leci jest absolutnym błędem. Trzeba wchodzić, trzeba uczyć się dopiero tego Pisma Świętego czytać. Wspomniałem właśnie przed chwilą o relacjach. Co Pismo Święte robi, a co za mało jest jeszcze uwypuklane, to mówi o relacjach. Zwierzęta pojawiają się w Biblii bardzo często. No, w Starym Testamencie są niemal na każdej stronie. Nie są ale nigdy pokazywane na płaszczyźnie, czy powiedzmy w takim obrazie, że się do czegoś wykorzystuje. One są nośnikami, one są zwiastunami tego, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi. Proszę sobie przypomnieć scenę, kiedy Adam, czyli człowiek stworzony z ziemi, Adam, zostaje zaproszony przez Pana Boga, żeby podszedł do zwierząt i nadał im imię. To jest zaproszenie do wejścia w relacje ze zwierzętami. I o to cały czas chodzi. Jeżeli Pismo Święte czytać na poważnie, to Bóg chrześcijaństwa, Bóg Biblii jest Bogiem zapraszającym do relacji. Jeżeli myśleliśmy przez chwilę z głębokim smutkiem o Yulin, o tym miejscu w Chinach, gdzie te zwierzęta są traktowane absolutnie jako rzeczy, jako mięso, to trudno mówić o jakichkolwiek relacjach między tymi ludźmi a tymi zwierzętami. Bóg Biblii, proszę sobie to zapamiętać, to bardzo ważne, cokolwiek by o nim tam nie mówiono i cokolwiek on by nie mówił, jest zainteresowany relacjami. Zaprasza do relacji. I w tym chrześcijaństwo jest wyjątkowe. Funkcjonujące z żydowstwem religie mezopotamskie, tego elementu na przykład nie miało. Bóg wchodzi w historię Izraela, zaprasza do relacji. I nic innego też nie spotykamy tak naprawdę w Piśmie Świętym i nawet w Nowym Testamencie. Czyli czytać Pismo Święte to błąd. A teraz antropocentryzm. Człowiek ukoronowaniem stworzenia. W co drugim kościele można to usłyszeć w pewnych okolicznościach. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i on jest ukoronowaniem całego dzieła stworzenia. Ja na jednym z moich spotkań, też tak ktoś uważał, że tak jest, założyłem się o 1000 euro na rok czasu. Jak mi znajdzie w Piśmie Świętym potwierdzenie tego, że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, to dostanie te 1000 euro. Daję mu rok czasu. Nie znajdzie. Człowiek nie jest ukoronowaniem stworzenia. Ukoronowaniem stworzenia jest według Pisma Świętego, według Biblii Starego Testamentu, szabat. Święto, w którym Pan Bóg odpoczywał i kazał odpoczywać tak zwierzętom, jak i ludziom. Jak człowiek sobie tę koronę wcisnął na głowę i upiera się, że mu się ta korona należy, to jest jego wybór. Ale nie wolno się wtedy odwoływać do Biblii, bo Biblia tego nie potwierdzi. Wy, chrześcijanie, dysponujecie dokumentem mającym siłę rażenia dynamitu, mogącym wysadzić całą cywilizację, zrewolucjonizować świat, przynieść targanej wojnami ziemi pokój. Podchodzicie do niego jednak, jakby był tylko elementem wielkiej spuścizny literackiej ludzkości i niczym więcej. W innych tłumaczeniach znalazłem kawałkiem papieru. Co ma chrześcijaństwo do zaproponowania, jeżeli chodzi o temat obrony praw zwierząt? Chrześcijaństwo ma krzyż. Prawda? Krzyż. A krzyż ma dwa wymiary. Horyzontalny i wertykalny. Jeżeli weźmiemy fragment z listu świętego Pawła do Kolosan, zaraz w pierwszym rozdziale jest napisane, że Chrystus przez swoją śmierć połączył niebo i ziemię. Jeden z większych erudytów Kościoła katolickiego, Pierre de Chardin, to teolog jezuicki, zresztą też antropolog, geolog, mówił o kosmicznym wymiarze odkupienia Chrystusa. Jeżeli chrześcijaństwo na serio przyjmie więc teksty świętego Pawła, mówiące o kosmicznym wymiarze odkupienia świata przez Chrystusa, o tym właśnie mówił de Chardin, ten francuski teolog, to musi przyjąć, że to jego, ta dobra nowina, odkupienie, jest jak gdyby własnością nie tylko ludzką, ale i całego świata. Bo do całego świata zostało skierowane. Co ma poza tym jeszcze Kościół katolicki? Ma takie zdanie: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie się uczynili. Te słowa są wypowiedziane nie w byle jakim kontekście, bo nas przy sądzie ostatecznym.
I wtedy wszyscy zdziwieni się pytają, a kiedy widzieliśmy? I chodzi oczywiście, tak się to rozumie, tylko i wyłącznie o ludzi. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych w mieście uczynili. Słowa Chrystusa. Ludzie są zaskoczeni na sądzie ostatecznym. Kiedy widzieliśmy ciebie głodnego, ciebie potrzebującego, ciebie płaczącego, ciebie smutnego? A Jezus wraca. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, czyli zaskoczenie. Nie brano tego za życia pod uwagę. Można powiedzieć, okej, ale tam jest napisane, mam znowu ten problem, braci, nie zwierząt. A jest tam napisane siostry? Też nie ma. To znaczy, że kobiety wyłączone są z tego apelu Jezusa? Cokolwiek uczyniliście moim braciom, okej, mnieście uczynili. Cokolwiek uczyniliście moim siostrom, mnie nie interesuje? Nie. Ten cytat dotyczy także i naszych mniejszych braci i sióstr, czyli zwierząt. Ma się wrażenie, że w kościele katolickim ulubioną figurą geometryczną jest piramida. Papież, kardynałowie, biskupi, potem owieczki, zwierzaki. To nie jest figura biblijna. Jeżeli już chciałbym zostać przy piramidzie, to musiałbym ją odwrócić do góry nogami. Dlatego, że Chrystus powiedział do świętego Piotra, czyli do tego, który miał reprezentować jego naukę na ziemi, że ma być sługą sług. Chrystus postawił w społeczeństwo dorosłych dziecko. Jeżeli nie będziecie jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Ewangelia. Czyli jakby zasygnalizował, że ten obraz świata nie jest tym obrazem, pod którym podpisuje się Pan Bóg. Postawił dosłownie wszystko na głowie, dlatego musiał oddać życie, dlatego go skazano. Nie pasował kompletnie do tego schematu, który funkcjonował. Co ma chrześcijaństwo? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tu nie ma mowy tylko o dwunogach. Wszelkiemu stworzeniu. W liście do Rzymian w 8 rozdziale jest taki cytat, że całe stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Cytat, koniec. Całe stworzenie, nie tylko ludzie. To, co ja robiłem w Brukseli, w Asyżu, gdziekolwiek bym nie był, w Rzymie, to nie było nic nadzwyczajnego. Ja po prostu szedłem w imieniu tego, który nam dał dobrą nowinę, dzięki któremu mamy Ewangelię i głosiłem Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jak byłem dzisiaj u tych kotów, nad którymi się modliłem o operację, o adopcję, dobrą adopcję, dobrych, kochających ludzi, jak pójdę do tej kobiety, którą będę błogosławił, nie robię nic innego. Problem tylko w tym, że ja nie jestem jedyny, który jest do tego wybrany i posłany. Każdy chrześcijanin powinien czuć się zobowiązany do tego i Kościół powinien o tym przypomnieć każdemu wierzącemu, że i on ma głosić i nieść dobrą nowinę wszystkim, a więc także i zwierzętom. I have a dream. 28 sierpnia 1963 roku. Legendarne, a właściwie historyczne, legendarne, jak to woli, zdanie wypowiedziane przez Martina Luthera Kinga. Świadkami tego zdania było nie tylko tych 250 tysięcy zgromadzonych na tym marszu ludzi, ale i cały świat kierujący się w stronę Waszyngtonu, by walczyć o prawa czarnych w Ameryce i w ogóle na świecie. To był sen jednego człowieka, który zrealizował się. Ja chciałbym was wszystkich zaprosić do tego wspólnego snu. Powtórzyć za Leonardo da Vinci, wierzę, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że przestępstwo dokonane na zwierzęciu traktowane będzie z taką samą surowością, jak przestępstwo dokonane na człowieku. Można mówić, że to tylko sen. Don Camara to taki biskup brazylijski, nieżyjący już, który należał do propagatorów teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, obok Leonardo Boffa, obok Gutierreza, znanych teologów wyzwolenia, powiedział kiedyś coś takiego. Jeżeli człowiek, jeden człowiek o czymś śni, to pozostaje to tylko snem tego jednego człowieka. Ale jeżeli ten sam sen śni wielu ludzi, to jest to początek nowej rzeczywistości.
Ja jestem o tym, jako duszpasterz ludzi i zwierząt, jako teolog, chrześcijanin, szalenie przekonany. Tylko potrzeba nam zdecydowanie więcej ludzi, którzy ten sam sen śnią. I odpowiadając jeszcze, zaokrąglając, nie wiem, czy jestem w czasie, czy poza czasem, ale... Okay. Jeszcze podsumowując, odpowiadając samemu na to pytanie, które zadałem na początku mojego wykładu, to nie jest dla Kościoła, dla chrześcijaństwa ochrona, obrona praw zwierząt, to nie jest broszka, to nie jest ozdoba, to nie są zajęcia polekcyjne, to jest obowiązek. Jeżeli Kościół tego, jeżeli chrześcijaństwo tego nie zrobi, a do tej pory nie robi, to Pan Bóg musi oddychać w swoim Kościele, w swojej wspólnocie chrześcijan tylko jednym płucem. Drugie mu się blokuje. Obrońcy praw zwierząt to tak naprawdę głosiciele dobrej nowiny. To właśnie ci, którzy w imię Boga idą i nauczają o miłości Boga do zwierząt także. Największym, pierwszym i największym obrońcą praw zwierząt jest sam Bóg. Po to one są Jego własnością. Jak ładnie Biblia mówi, można to spotkać u Izajasza, ich imiona są wypisane, imiona istot, które On stworzył, na Jego rękach, na Jego dłoniach. Czyli żyją wiecznie. Jeżeli Kościół tego, chrześcijaństwo tego nie zrozumie, to ciągle będzie kulało. Ja pamiętam takie zdanie profesora Tischnera, który był przez jakiś czas moim wykładowcą w Krakowie. On chyba powiedział w swojej książce, którą redagował z Jackiem Żakowskim. Powiedział kiedyś, z dziennikarzem Jackiem Żakowskim, powiedział kiedyś, że jak patrzy na to chrześcijaństwo, na ten Kościół, na dzień dzisiejszy, to wydaje mi się, że chrześcijaństwo się jeszcze w ogóle nie zaczęło. I ja myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy. Jeżeli chrześcijaństwo będzie się w dalszym ciągu tak dystansowało do ochrony praw zwierząt, to ono się tak naprawdę w najgłębszym tego słowa znaczeniu w ogóle jeszcze nie zaczęło. Okej, mniej czy bardziej optymistycznym akcentem, ale serdecznie dziękuję za uwagę. Jak będą pytania, to oczywiście po spotkaniu. To tyle z mojej strony.